prokuratura nie podała tego wniosku? Nie, no według prokuratury już materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie jest kompletny. Według oskarżyciela publicznego wina, jak zarówno sprawstwo oskarżonego, tutaj nie budzi żadnych wątpliwości. Dlatego też uważamy, że nie ma konieczności, żeby przysłuchiwać jeszcze dodatkowo biegłego. Opinia, którą biegły sporządził, jest jasna, pełna i nie zachodzi sprzeczność w samej opinii. Dlatego Ale też oskarżyciel posiłkowy zwrócił uwagę, matka, że faktycznie sąd wziął tylko fragment tej opinii pod uwagę. Takie sprawia to wrażenie dla dziennikarzy. Oczywiście, że nie. Sąd wziął pod uwagę całość opinii. Opinia ta jest w aktach, natomiast strony, zarówno oskarżyciele posiłkowi, prokurator, jak i obrońca, już też oskarżony, mieli prawo zapoznać się z tą opinią i też się zapoznali, bowiem wpłynęła do prokuratury ta opinia i wówczas sąd zobowiązał nas w terminie 7 dni, czy złożymy taki wniosek o przesłuchanie biegłego. Z uwagi na to, że ta opinia była jasna, zupełna, niesprzeczna sama w sobie, prokurator nie widział takiej potrzeby. W związku z tym też taki wniosek dzisiaj nie został poparty. Czyli prokuratury... Ostatnie pytanie. Nie było jakiejś możliwości, żeby przeciwstawić się tej zmianie kwalifikacji czynu z przestępstwa na wykroczenie? Nie, no oczywiście prokurator zabrał tutaj zdanie w mowach końcowych i wnosił o uznanie oskarżonego za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu. Oczywiście, że tak. Akt oskarżenia obejmuje tutaj spowodowanie przez oskarżonego wypadku drogowego pod wpływem alkoholu i też o taką kwalifikację. Tak, pod wpływem narkotyków. Panie prokurator, ja mam pytanie, jak to jest możliwe, że dopiero do biegłego została wysłana krew po 23 dniach? Jak to jest możliwe? Teraz na dzień dzisiejszy nie udzielę panu takiej odpowiedzi. A czy prokuratura podnosi? Później niż ofiara. To jest tą kwestię? Na pewno krew została pobrana od oskarżonego, pan mówił o oskarżonym, tak? Tak, od oskarżonego na policji i krew ta została przesłana do Instytutu Ekspertyz Sądowej. Do Instytutu, to bym musiała sprawdzić, ponieważ ja takiej informacji nie mam. Z 10 października ofiary, a 16 października bodajże. Ale to pani mówi, kiedy ona wpłynęła? Czy kiedy została wysłana? Wysłana. To prokurator czy... takiej wiedzy na dzień dzisiejszy nie ma. Ale to jest tak sprawy wszystko. To tak, to trzeba. To trzeba będzie ewentualnie sprawdzić, natomiast no, jeżeli to jest taki termin, to no, ciężko mi się teraz... Ostatnie pytanie obiecuję. Czy pani zapoznała się z protokołem z ostatniego posiedzenia sądu? Ja przecież byłam na ostatnim. Ale że zapoznała się pani z protokołem? Nie, ja byłam przecież na ostatnim. On jest niezgodny z prawdą. Pani prokurator wnosiła o 5 lat, a tak? W protokole jest o 8. Nie, prokurator wnosił o 5 lat, natomiast oskarżyciel posiłkowy wnosił o najwyższy wymiar. O najwyższy wymiar. Czy niezgodności w tym protokole, proszę, coś z tym zrobicie? Proszę? Prosimy zajrzeć do tego protokołu. I jeszcze pytanie w kwestii formalnej. Dlaczego tak zmieniają się prokuratorzy przy tej sprawie? To rzeczywiście jest kwestia formalna i techniczna, bowiem prokurator, który kieruje, prokuratura jest jakby jednością, prawda? Natomiast i dlatego też każdy... Taki rażący błędy jest w protokołach. Dlatego też prokurator każdy może brać udział na tej rozprawie. Także tutaj nie ma żadnej sprzeczności. A dla sprawy nie byłoby lepiej, żeby jeden prokurator od samego początku do końca... Pani redaktor, my tych spraw mamy tutaj dziesiątki tysięcy. To nie jest możliwe, żeby prokurator, każdy mógł być obecny na swojej sprawie. To jest po prostu technicznie niemożliwe do wykonania, ponieważ ja bym miała dzisiaj tu rozprawę, miałabym na górze rozprawę, swoją sprawę. Także technicznie nie jest to w stanie... To jest technicznie po prostu niemożliwe do ciągle wykonania. Ciągle chodzi o te błędy. Czemu te protokoły, a zwłaszcza ten ostatni, jeden z najważniejszych, mają ciągle tyle błędów? To nie pytanie do mnie, ja nie protokołuję rozpraw. A nie sprawdzacie tego, bo to tak jakby wasze słowa są przekręcone. My jesteśmy na rozprawie i tutaj uważamy, że wszystko jest ale tak tam jak... Ale jest prawda. Ja nie mam takiej wiedzy, żeby w protokole było... O sprostowanie, to myślę, że tutaj sąd sprostuje to, bo tutaj nie ma żadnej jakby... dla niego niedogodności, po prostu powinien sprostować w takim wypadku, jeżeli tak rzeczywiście jest, jak państwo mówicie. A jeszcze taka jedna kwestia, czy powołanie na świadka biegłego, który nie jest biegły, chodzi mi tutaj o doktora Angela, jak to się w ogóle ma do sprawy? Nie, no absolutnie, tutaj co pani mówi, to jest tak, że przepisy umożliwiają powołanie biegłego każdą osobę, która ma wiedzę fachową, specjalistyczną w danej dziedzinie. Nie musi być to osoba jakby wpisana na listę sądu okręgowego jako biegły, tylko tak jak mówię, każda osoba, która według oskarżyciela ma wiedzę fachową w danej dziedzinie, jest powoływana i pan Engel powoływany jest na dziesiątkach różnych spraw. Ale pan Engel jest chirurgiem, nie jest toksykologiem. Pan Engel jest specjalistą z zakresu chirurgii. Tak, a nie jest toksykologiem, ale ma odpowiednie uprawnienia do tego, uprawnienia, ma odpowiednią wiedzę, gdzie potrafi przeliczać te różne wskaźniki środków odurzających na stężenie. Ja bym z tą wiedzą
powie, że jak tego, ja uważam, że tam każda opinia pisana powinna być dopuszczona, powinna być przesłuchiwana, bo to jest oszustwo. Na tym całe oszustwo polega, że pani sędzia jest niedouczona i to pani sędzi kiedyś powiedziała w sekretariacie. A czy wniesie pan zażalenie do sądu okręgowego? Proszę pana, ja napisałem o popełnieniu przestępstwa przez sędziów i prokuratorów i walczę dopiero 15 lat. Z powodu, że prokuraturzy i sąd i powołuje biegłych udowadniają, że budynki w Lubinie pękają z powodu działalności słońca i wiatru. Jak ktoś udowodni... Ale mi to... chodzi o tą sprawę. Czy wniesie pan zażalenie Oczywiście, będę tak. pisał. Gdyż pani sędzia przekroczyła już drugi raz swoje uprawnienia. Dziękuję bardzo. Żadnego przestępstwa nie powinien. Nie było podstaw prawnych, żeby mnie usuwać z sali sądowej. Nie jestem dla pani sędzi kołkiem. Postaram się to udowodnić, że pani sędzia straci swój zawód z powodu braków w wykształceniu i nieznajomości podstawowych przepisów. Dziękuję bardzo.